ceniony dziennikarz, znany głos, czyli Jarosław Kuźniar, przez wiele lat był związany ze stacją TVN. Kiedy jeszcze pracował w telewizji, niejednokrotnie borykał się z hejtem. To jednak nie było powodem podjęcia decyzji o opuszczeniu tej stacji. Dziennikarz do 2015 roku był gospodarzem poranka TVN24. Prowadził także dwie edycje programu X-Factor, a także współprowadził słynne Dzień Dobry TVN. Ze stacją pożegnał się w 2016 roku i do 2020 prowadził Onet Radio. Dziennikarz gościł w podcaście Wojciecha Gila o nazwie Rozmowy na Pełnej, w którym to szerzej przedstawił kulisy swojego odejścia z TVN-u. Posłuchajmy, co ujawnił w tej sprawie. Dotąd wydawało mi się, że nikomu nie przeszkadza, że podróżuję. Wracałem mądrzejszy, to bardzo pomagało mi w programie telewizyjnym na żywo, budowało uczciwość i wiarygodność, moją i stacji. Nagle uznano, że to może zaszkodzić TVN24. Kuźniar wyznał także, że wiele razy spotykał się z hejtem, a nawet ludzie grozili mu śmiercią. Próbował z tym walczyć na różne sposoby, ale wiadomo, że było ciężko. Co jeszcze przyznał w rozmowie? Czasem zdarzało się, że robiłem screen i pokazywałem tę osobę publicznie, żeby ten ktoś albo zamknął własne konto, albo wręcz, żeby wysłać to na policję. Jednak nigdy nie kończyło się to czymś dobrym. Nie kończyło się to żadnym wyrokiem, ani niczym, więc warto było to zgłaszać, ale po pewnym czasie uznaliśmy z firmą, czyli z TVN-em, że to do niczego dobrego nie prowadzi. Prowadzący podcastu przypomniał też o akcji, kiedy to Jarosław Kuźniar zapowiedział, że jeśli na skrzynkę pocztową Kontakt 24 wpadnie 1000 maili dotyczących jego zwolnienia, to faktycznie się zwolni. Co na to powiedział Kuźniar? Żeby móc publicznie żyć, musisz takie rzeczy wziąć w nawias. Niezależnie jak bardzo byłbyś tymi słowami dotknięty i czy są prawdziwe. Jednak w którymś momencie musisz sobie odpowiedzieć: no dobra, ale ja dalej tego chcę. Czyli ja wrócę przed kamerę, ja dalej będę chciał zabierać głos. Więc muszę mieć twardą dupę, żeby to robić. Wojciech Gil zadał także pytanie o to, czy dziennikarz obecnie czuje się samotny. Każda osoba publiczna może tego nie pokazywać, albo tego nie mówić, ale tak naprawdę jest bardzo samotna. Często wychodzimy na scenę, żeby coś zrobić, dać z siebie wszystko, zadowolić kogoś, pewnie rykoszetem kogoś wkurzyć, ale tak naprawdę, kiedy schodzimy ze sceny, to jest już koniec i jesteśmy sami ze sobą. Dajcie znać, co sądzicie o całej sprawie i czy śledzicie w social mediach Jarosława Kuźniara. Nie zapomnijcie przy tym o subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z każdym newsem ze świata gwiazd.